Cześć wszystkim, Krzysiek Piekarz, Radek Słodkiewicz. Dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o tematach bieżących, ale na początku chciałem Was zaprosić do subskrybowania naszego kanału, bo na 150 tysięcy subskrypcji będziemy mieli gruby konkurs, więc śledźcie uważnie. Tymczasem mamy taki luźny dzień, luźna gadka. Radku, jesteś świeżo po walce, muszę o to zapytać, musisz coś powiedzieć, jakieś Twoje wrażenia, przemyślenia i tak dalej. Siema, siema. Słuchajcie, jakie przemyślenia, tak na chłodno, wiadomo, już tydzień po walce, więc gdzieś tam, że tak powiem, ból psychiczny minął, wiadomo, walka nie poszła tak, jak sobie gdzieś tam wyobrażałem, że pójdzie. No myślę, że trochę sobie nie doceniłem Akopa, bo myślałem, tak już pewnie wszyscy wiecie, że miałem tą rękę złamaną, tu mam jeszcze cały czas bliznę, jeszcze zacząć do końca, ten palec się nie dociska. 5 tygodni przed walką złamałem kość tego śródręcza z takim przemieszczeniem, więc trzeba było zrobić operację. Mam tutaj 3 blachy wstawione, 4 śruby. No i co? No i oczywiście na drugi dzień oczywiście zacząłem zaraz tam rehabilitację i tak dalej. Wszyscy mi mówili, że bez sensu, że sobie to odpuść to i tak dalej, ale wiadomo, nie chciałem zrobić siebie tam, że powiem, gościa, który odpuści tak łatwo. I gdzieś tam myślałem, że mówię, z Akopem to na pewno dam radę. Mówię, będę robił tam jakieś, nie wiem, walkę z cieniem, coś tam, to i tak dalej. I dam radę. No, najważniejsze w sumie jest kondycja. No i się okazało, że ta kondycja to tam nie wszystko. Jednak faktycznie raz, że to doświadczenie, które ma Akop, mu na pewno pomogło. Dwa, że jednak brak tych sparingów, to też zawsze mówiłem, że sparingi są najważniejsze, dał się we znaki, no i niestety nie miałem tej takiej czutki. Gdzieś tam w głowie siedziała mi też ta ręka, że bałem się nią uderzyć. Myślałem, że będzie taka, wiesz, adrenalina jak za pierwszym razem, że to się nie będzie działo, to będę szedł i tam machał tymi łapami, jak się rozwali, to się rozwali, ale się okazało jednak, że cały czas myślałem, czy uderzyć tak i przez to próbowałem, ale gdzieś tam się cofałem tą ręką, bo szukałem sobie, że tak powiem, pomysłu na to, jak to zrobić. No i generalnie dałem dupy po całości, jestem mega niezadowolony. Gdybym wiedział, że tak będzie, to na pewno bym się nie zgodził, gdzieś tam bym chciał pewnie przełożyć tą walkę, no ale było jak było. Nie będę już tam, że tak powiem, płakał nad tym, bo trzeba iść do przodu, trzeba dalej trenować. No co, no poza tym wiadomo, parterowo, to moja przygoda z parterem jest bardzo krótka, więc a tutaj jakby nie był Akop, jest podobno mistrzem, tak jak mówili. No i jak mi wchodził w te nogi, że to nawet no nie tak wiedziałem, jak to się działo, że leciałem jak chłopczyk. Także poszło jak poszło. Trudno, nie jestem jakoś szczególnie załamany. Wiadomo, trochę mi tam było przykro. Poobijany to praktycznie w ogóle nie jestem. Po walce z Pudzianem to się czułem, że mi się zderzył z czołgiem, a tutaj tak naprawdę coś tam lekko pod okiem miałem i no i tyle. No, także generalnie czuję taki niedosyt. Natomiast co, pytacie, czy będę dalej ćwiczył, czy nie będę ćwiczył. Dużo takich zapytań dostałem. Oczywiście, że będę ćwiczył, bo robię to tylko dla siebie. I co? I mi się to podoba. I czy wyszło, czy nie wyszło. To i tak będę trenował i parter sobie kiedyś poprawię i wszystko sobie poprawię i będzie zajebiście. Ja tylko jeszcze od siebie dodam, bo tak jakby śledzę różne komentarze i tak dalej, to takie dwie rzeczy muszę, że tak powiem, wspomnieć. Wiadomo, walka była jaka była, komentarze są jakie są, ale ja uważam, że kurde, jeżeli ktoś nie był w klatce, nie przeżył tego, to za bardzo nie może się jakby wypowiadać, bo to jest na pewno takie ciśnienie, taka adrenalina, można się zestresować i tak dalej i może nie pójść, więc uważam, że po prostu komentarze niepochlebne powinniśmy sobie odpuścić, a druga sprawa, też czytałem takie komentarze, że Radek powinien odpuścić i tak dalej, ale jakby to odpuścił, to by całą galę praktycznie, może nie całą galę by zawalił, ale by rozczarował organizatorów, swoich fanów i tak dalej, więc też za bardzo nie mógł tego zrobić, prawda? Więc no jakkolwiek by było, i tak byłoby źle. Także trzeba na to obiektywnie spojrzeć, już jakby nie broniąc nikogo, to tak jakby jeszcze o tym chciałem wspomnieć. Ale wiadomo, no, że mówi, że nie było źle. Było źle, to czy ktoś wchodził do klatki, znaczy, czy nie wchodzi, nie ma znaczenia. No było źle, ja się czuję źle z tym i macie rację, że gdzieś tam zawiodłem, także sorry. Nie byłem sobą, po prostu gdzieś tam byłem zblokowany, także. No, ale było mi lepiej. Będzie lepiej. Było minęło. Jeszcze zostając przy temacie, jakby tutaj tych sztuk walki i tych organizacji różnych, których się pojawia coraz więcej, więc u nas taki temat na czasie jest dość mocno. Teraz taka elektryzująca będzie walka 15. Don Cassio kontra Norman Parker.
powiem Wam, że ciekawa ta walka będzie. Sam jestem tutaj zainteresowany i powiem Wam szczerze, że nie wiem, na kogo miałbym postawić. W teorii na papierze powinien wygrać Parkę, no bo jest zawodowcem UFC, KSW, pewnie rekord też ma tam dobry, ja dokładnie nie pamiętam. Ale powiem Wam, że jak Kas już wygra z nim... Ale to, no, to będzie walka tylko w boksie, w boksie. No ale to już jest jakby nieistotne, tak? No podobno ten, podobno Kas już tam był kiedyś dobrym pięściarzem, także no nie wiem. Jakś miał tam kilka amatorskich walk, ale to nie jest jakieś doświadczenie takie mega, prawda? No. Natomiast jeżeli z nim wygra, to uważam, że to będzie takie grube wydarzenie i to taki dość mocny pstryczek w nos, uważam, osobom, które trenują profesjonalnie. To no bo wchodzi gość z Warsaw Shore i rozwala gościa z UFC, tak? No to powiem, słuchajcie, to gruba akcja. Mi się wydaje, że tak jak patrzę na tych tam moich znajomych, którzy są takimi prawdziwymi fighterami, z krwi i kości, zawodowcami, to nie może być, że on przegra. Nie? No powiem szczerze, że wchodząc z takim zawodowcem, no ja tam miałem takich też, tam mam takich znajomych czy kolegów zawodowców, no to ja bym z nimi wytrzymał z 15 sekund i pewnie by mnie zamordowali. więc myślę, że ten Park też tak chyba sobie powinien dać radę. No aczkolwiek, jak mówisz, no zawsze coś może przydawić, tym bardziej, że to jest tylko boks. Wiadomo, jakby były te obalenia, no to wiadomo, że zawodowiec, że tak powiem, amatora takiego, bo wiadomo, że Donkasy tam głównie z pięściarstwa gdzieś tam się wywodzi, no to myślę, że nie miałby szans. Natomiast tutaj wiadomo, że te szanse są troszeczkę dla niego większe. No i jestem też niewątpliwie mega ciekawy tej walki. Myślę, że chyba najciekawsza walka z tej gali, która się zaszykuje. Ja myślę, że to jest w ogóle taki event, że tak powiem, na skalę Polski, dość nietypowy i naprawdę taki z górnej półki, no bo takich rzeczy jakby nie było, prawda? Więc myślę, że tu oglądalność będzie dość wysoka i ja szczerze, jak ja postawiłbym na Kasjusza jednak, jak ja już miałbym teraz stówę przed sobą stawiać, to stawiam na Kasio. Huk, niech przegram, no niech stracę. No to tak, dobra, to jeżeli chodzi o tematy jakby sztuk walki, no to chyba będzie na tyle, ale teraz zajmiemy się jakby naszym konikiem, a szczególnie jakby Radka, a mianowicie trochę kulturystyką, bo teraz już zaczął się sezon startowy, odbyły się zawody NPC, niedługo Mistrzostwa Polski. Radku, ty jakby jesteś już tak, bo masz zawodników, których tam wystawiasz, o NPC jakbyś mógł tutaj w paru słowach powiedzieć. No ja tylko powiem tak, że wszyscy wiecie, jaką mamy sytuację. Dosyć jest ta sytuacja dziwna, z tymi siłowniami jest też ciężko. Ja nawet musiałem teraz zamknąć swoją siłownię, mimo tego, że mam tam chyba nie, z 10 chłopaków, którzy się szykują na zawody, więc no, niestety przeprosiłem ich, mówicie, słuchajcie, musimy chwilę poczekać, no bo nie wiadomo, co się będzie działo, sanepid, policja, no nie, no prześladują nas po prostu strasznie. Więc wiem, że nie wszyscy też chłopacy, którzy się szykują, nie wszyscy zawodnicy, którzy się szykują do zawodów, mają też takie możliwości, jak było kiedyś, że chodzą na te treningi. Znam takich chłopaków, też ich szykuję, którzy gdzieś tam ćwiczą w jakimś garażu czy w jakiejś piwnicy podstawowym sprzętem i robią naprawdę super formę. Także szacun dla wszystkich, że mimo przeciwności, wydaje mi się, że ten sezon będzie całkiem nieźle obstawiony. Przynajmniej ta ekipa ode mnie naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. Oczywiście pierwsze zawody już były, to były te Mistrzostwa Polski, tam debiuty NPC. Tam miałem też oczywiście kilku zawodników. No, najbardziej to się mogę pochwalić dwoma, którzy zdominowali te całe zawody, bo wygrali swoją kategorię i Open. Każdą kategorię, w której startowali, wygrali. No mówię tutaj Damian Kufel, wiadomo, w ciężkiej. No nie, to w Classic Physique. Słuchajcie, ale myślę, że jakby wyszedł w ciężki, to też by wyszedł, wygrałby ciężko. No fenomenalny chłopak. A tak, po prostu można w dwóch kategoriach wychodzić akurat w NPC-ha, nie można, tylko jedną można chyba. Znaczy myślę, wydaje, że może chyba i tam można, tylko że on nie był zainteresowany, okay. Bo jego marzeniem jest tak czy siak karta pro w NPC i start na Mister Olympia. I powiem szczerze, że jest to moim zdaniem jedyny Polak, który myślę, że namiesza w zawodowstwie tym takim prawdziwym i myślę, że zobaczymy go na Mister Olympia. To jest naprawdę no, fenomen, więc jeżeli żadna kontuzja go tam gdzieś nam nie dosięgnie i tak dalej, no tak. To myślę, że w niedługim czasie powinien tam zgarniać laury. No, jeżeli go jeszcze nie znacie, to wejdźcie na Instagrama. Może tutaj do nas. Tak, jest nieprawdopodobny, super mega takie dojrzałe umięśnienie, super gęste mięśnie, dobra sylwetka, dużo tych mięśni. I mówię, jak na Classic Physique, to aż tych mięśni ma za dużo, więc jak ja tam startowałem, no to jedyna szansa tak naprawdę dla Polaka, nie wiem, czy dla ogólnie tam gościa gdzieś tam z Europy, to było wygranie Mistrzostw Świata i wtedy na Mistrzostwach Świata przeważnie open, w Open dostawało się kartę pro. Oczywiście Amerykanie dostawali te karty w inny sposób, gdzieś tam mieli jakieś inne kwalifikacje, natomiast dla nas, dla Polaka, no to tak naprawdę tylko Mistrzostwa Świata. No wiem, że dzięki temu, że nie wiem, czy tam zawsze musiało być Open, jakoś też inaczej, można było kategorię,
bo było kilka kart do rozdania. No nasz Mirosław Deszkiewicz, w tej pamięci, w ten sposób właśnie wygrał kartę pro. Potem wiem, że coś tam można było za tą kartę zapłacić, jeżeli się było dobrym zawodnikiem i tak dalej, gdzieś tam były jakieś inne możliwości przejścia, ale było bardzo, bardzo ciężko. Natomiast teraz nie powiem, że jest łatwo, bo wiadomo, że też trzeba być mega kozakiem, ale jednak jest więcej możliwości, jest dużo zawodów takich kwalifikacyjnych i gdzieś tam można sobie tą kartę wywalczyć, także też mam już kilku zawodowców. No i super, no i myślę, że gdzieś tam się to, że tak powiem, cały czas rozwija i chłopaki mogą się zmierzyć, że tak powiem, czy myśleć o tym, żeby się zmierzyć z najlepszymi. No wiadomo, Mister Olimpia, marzenie chyba każdego, kto zaczął podnosić kiedyś sztangę i sztangielki. Zawsze marzyłem o tym, żeby gdzieś na Mister Olimpia wystartować. No, za moich czasów nie było Mister Olimpia dla amatorów, więc nigdy nie wystartowałem. Dlatego tym bardziej kibicuję wszystkim Polakom, którzy gdzieś tam mogą jak na polskie zabijać. Realia, to mega wydarzenie i mega sukces. Dobra, kolejnym, że tak powiem, eventem... Ale jeszcze właśnie, jeszcze jak mówimy o tym, jak mówimy jeszcze o kulturystyce, to trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że są jeszcze IFBB zawody. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mamy jeszcze IFBB zawody i tutaj jako ciekawostka nasi koledzy z teamu, których tu pozdrawiamy, będą brali udział. Rafał Tasiemski, pozdrowionka i Adam Piwko. Chyba, że o czymś nie wiem i kogoś tam przeoczyłem, no to przepraszam. No i jeszcze Budi, Sławek Buda też jest w naszym teamie. Tak, dokładnie. Więc Radku, znowu tam wystawiasz zawodników, więc parę słów o tych mistrzostwach Polski, jak ty to widzisz. Słuchaj, no za tydzień miały być mistrzostwa Polski, natomiast ze względu na tą całą sprawę chorą z tym dziwnym wirusem i obostrzeniami zostały przełożone. Dwa tygodnie później będą 9 maja mistrzostwa Polski, ale na szczęście pojawiły się też zawody na Litwie w dzień mistrzostw Polski, tę starą datę, 25. I tam też kilku chłopaków pojedzie, między innymi właśnie Sławek Budasz, Maciej Giełtyka, ktoś tam jeszcze Przemek Majewski też do mnie jedzie. Będzie fajne przetarcie. No oczywiście jest jeden taki delikatny, że tak powiem, problem, że wiadomo, przejazd przez granicę, jakieś testy to i tak dalej i może być jakaś skucha może być. Nie daj Boże odpukać, jakaś kwarantanna. Natomiast liczę na to, że nic się takiego nie wydarzy i tam pojadą chłopacy, przetrą się, trochę się, tak powiem, zapalą bardziej do walki i potem dwa tygodnie później dopiero wystartują na mistrzostwach Polski. Te pierwsze zawody, takie na przykład po jakiejś tam przerwie, to one nie wychodzą najlepiej, na ogół te drugie albo trzecie. Tak, no tym bardziej, że słuchajcie, tak naprawdę to wszystko się zaczęło rok temu, bo to w marcu nas zamknęli, to ja pamiętam, że rok temu siedzieliśmy na mojej siłowni dwa dni przed startem w Bytowie albo w Słupsku, bo to było tak, że w weekend miały być zawody w Słupsku i w Bytowie, któreś było pierwsze, któreś było drugie. Chłopaki robili ostatni swój trening, potem mieli przyjść, zacząć ładowanie, dwa dni do zawodów. No i niestety skończyli ten trening, siadają przy stolikach, dostaje telefon i mówią, słuchajcie, zawody są odwołane. No i tak się skończyło. Także no jeden z chłopaków, który tam był, to się nawet popłakał, no bo wiecie, jak to jest, mega ciężkie przygotowania i nic nie wyszło. Także raz się nie udało, teraz w tym roku przesunięte mistrzostwa, więc się prawie nie udało, ale na szczęście trzymam kciuki mocno za tym, żeby wszystko było ok. I że się odbędą. Wszystko pod górkę na każdych płaszczyznach. No co byś nie robił, to zawsze masz pod górkę. No ale potem ten sukces w teorii powinien cieszyć podwójnie, więc może nie będzie tak źle. Miejmy nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku i wszyscy tutaj nasi znajomi i tak dalej będą zadowoleni bardzo. Cóż, mogę jeszcze więcej dodać. Chyba tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, komentowania przede wszystkim. Piszcie w komentarzach, o czym mamy gadać. My tu też na bieżąco będziemy poruszać jakieś różne tematy. Tymczasem co? Pozdrawiamy Was w takim razie. Pozdrawiam bardzo serdecznie i trzymajcie kciuki za wszystkich chłopaków i dziewczyny, które będą startowały teraz na wszystkich zawodach. Mają ciężko, więc chociaż wspieramy ich spoza kamery, spoza sceny. Pozdrawiamy kanał SM. Pozdrawiam.